Przypomnę, że w Puławach działa nasz program Puławski Samorządowy, duża puławska rodzina i nasi mieszkańcy oczywiście mogą skorzystać także z ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Aby otrzymać te karty, należy po pierwsze spełnić warunki, jeżeli chodzi o rodzinę, czyli musi to być rodzina, w której wychowuje się co najmniej troje dzieci do 18 roku życia, bądź w przypadku naszego samorządowego programu do 24 roku życia, pod warunkiem, że młodzież się uczy i będzie złożone takie oświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o kartę ogólnopolską, do 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Wnioski o kartę można pobrać z naszej miejskiej strony internetowej www.pulawy.eu. Można również przyjść do nas do urzędu, wypełnić je na miejscu. Złożone wnioski można składać w kancelarii. Zapraszamy również do nas do wydziału, chętnie pomożemy, jak taki wniosek wypełnić, nie jest to trudne. Nowość, jaka pojawiła się w tym roku, to jest aplikacja na urządzenia mobilne. Dotyczy ona ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. I przypomnę, że te rodziny, które złożyły do końca roku ubiegłego, czyli do 31 grudnia 2017 roku wnioski o karty tradycyjne, mogą bezpłatnie otrzymać również aplikacje na urządzenia mobilne. Natomiast te rodziny, które będą po raz pierwszy składały w tym roku wnioski od 1 stycznia, zachęcamy do tego, aby zaznaczać na wniosku obie formy karty. Wtedy obie formy są bezpłatne. Jeżeli któraś z rodzin zdecyduje się na razie na złożenie tylko wniosku na kartę tradycyjną, a później podejmie decyzję, że trzeba ten wniosek rozszerzyć, to już niestety będzie obowiązywała do tego dopłata. Jeśli chodzi o korzystanie rodzin z tego programu promującego rodziny, bo to jest jego główne zadanie, wydaliśmy już karty ponad 2000 osób. Przypomnę, że karta przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.